Your heart withered indeed. Being a pirate is a wretched thing. Do what you want, cause a pirate is free. You are a pirate. You are a pirate. Yo ho, witam w kolejnym odcinku z Piratów. Tak, i jesteśmy sobie teraz na wyspie. Pytam, co miałem tu zrobić, więc posprawdzę po prostu wszystko. Tak, dobry pomysł. Nie, tam jest chyba jedzenie. Jak my mamy jedzenie? Właśnie chyba głodny jestem. Trzeba by się coś kupić. Ale czekajcie, najpierw sprawdzę, czy nie mamy jakiegokolwiek. Wiem, że zajebiście jest nauczyć, czy ja mam... O, to jest ważne. Jukru, chorki. Tak, ty masz to, ale czy my mamy? Nie mamy. Bo wędka by się przydała, wtedy mógłbym go na spokojnie... Czekajcie, co to? Czemu ta broń jest inna? Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. No, to samo. Można by nauczyć go wędkowania i... Nauczyć go wędkowania i gotowania i wtedy po prostu łowimy rybki i one się same wtedy pojawiają. I to jest całkiem spoko. Zaraz, fishing za 30... To nie jesteśmy na razie. Dobra, wiecie co, pójdziemy po prostu na statek. Aha, nie zaznaczyłem sobie żadnej załogi. I teraz pozdobywamy trochę golda. Będziemy chyba latać między tymi wszystkimi... wiecie, pirackimi... statkami? Latać. Nieważne. Ogólnie to muszę tutaj jeszcze postawić gdzieś jedzonko, bo słyszę, że już układny jest. Nie wiem, czemu oni czasami wychodzą tak za nami. Może tęsknią, bo przed chwilą byliśmy... Boże, jak się posrali wszyscy. Jezus Maria. Dobra, wszyscy set up food. Tu i tu. Okej. Okay. Jakby co to można jeść? Dobra, to w międzyczasie wy tam gdzieś płyńcie sobie już. To jest jakieś miasto. To może do tego miasta najpierw dopłyniemy. Bo muszę mieć jakąś, wiecie, mapę, bo na razie nie mam czytania map, więc nie widzę tego wszystkiego dokładnie. Dobra, coś tu przegryźli. Już jedzenia oczywiście nie mamy. Naprawdę przydałoby się zdobyć tą wędkę, bo wtedy mógłbym po prostu dać temu na przykład, aby sobie łowił w międzyczasie. Naprawdę dużo się z tego łowi, bo na swoim prywatnym sejwie mam czterech w drużynie, jeden łowi i po prostu jest cały statek zapełniony i nic nie jest tam, wiecie. Nie ma problemu, tylko rób sobie wtedy kupuję i jest okej. Może to jakieś... O, jest zadanie. Dobra, zobaczymy, czy to zadanie nam jakoś będzie, wiecie, w miarę do wykonania. Tam zawsze jest zabić jakiegoś typka i dostajemy sporo golda nawet, więc... Więc myślę, że moglibyśmy to zrobić. Dobra, tu mam jeszcze kraby. Też pozabijamy. Zawsze jakieś mięso, które dodaje HP. Dołcz! Uniknij tego. Jaki skurczybyk. Czekajcie. Woodwill. To chyba jest to, co my mamy już, więc to nie jest jakieś takie super specjalne. Jest kot chyba, to jest kot, tak mi się wydaje. O, jest zadanie. Clement Lala. Dobra, znajdziemy go. Tylko gdzie on będzie? Elk Point, okej. Okay. Czyli będziemy musieli znaleźć taką wyspę później. To jest sklep z dekoracjami, nie wiem po co, ale te lampy się później przydają, kiedy budujemy statek, więc... Dobrze mieć go gdzieś tutaj blisko dosyć. Fajnie całkiem biją. Dobra, jeszcze ty. No chodź tu, synek. No dobi, dobi. I tego kotka też. Ha! Zginął. No nie, tam dostałem expa za to, więc mi to nie szkodzi, że sobie umierają zwierzątka. Zły człowiek. I butelkę rumu. Co chwilę to powtarzałem. Troszkę mi już to denerwuje. Ale spoko. O. A nie, myślę, że to gold to crab meat. Też nieźle. No, 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 wbijaj, wbijaj, wbijaj i... O, od razu kupę zebrał ze sobą. World map, jak to wygląda? Island, island... Zaraz, jak to się nazywa? Elk Point, czyli tu ten typek będzie ogólnie. Dobra, popłyniemy na wyspę, skoro nie ma nic innego do zrobienia. Wiedziałem, że się zbaguje to. Ci głupio baguje. Dobra, odbagowało się na szczęście. Wiem, że też moi się nauczyli jakoś śpiewać ze sobą, jak im się morale gdzieś obniżam, to później śpiewają, mają więcej morali. Nie wiem, dlaczego tak jest, ale... Ale mi to pasuje. Zostawimy sobie na razie te punkty. Zaraz, co moja opaska robi, bo nie pamiętam. Aha, 40% mniej morali tracę, spoko. A to, no to wiadomo, co robi.
Na razie się nie przyda, ale nie wiem jak to w ogóle działa, bo chyba po prostu z serwisów robi więcej, że można z tego więcej razy zjeść coś. Dobra, damy radę, tam jest dużo muszelek, więc możliwe, że będziemy mieli dużo golda z nich. Z każdej tej muszelki można uzyskać z 50 golda, więc spoczko. Tu mam jakiegoś szczura, nie wiem, on do nas już idzie, więc go zabijemy, zwyczajnie. O, i w ogóle wiecie co, wyszedł jakiś filmik informujący o update'cie do Q-Boarda. Zaciekawiło mnie to, ale oczywiście już kilka razy była taka informacja. Pojawiły się nowe questy, troszkę się zmienił ten system z questami właśnie. No i dosyć ciekawie to wygląda. Na przykład nie ma tak, że wchodzicie gdzieś tam, znowu jest to samo, że tylko zabijacie potwory wszędzie, tylko na przykład jest arena, gdzie musicie zabijać potwory dane. Możecie tam dostać różne rzeczy. Dobra, czekajcie. Niech on tu też podejdzie, bo ja się boję tego samo ruszać. Dobra. TP. To nic takiego na szczęście, bo mogli wyskoczyć po prostu panowie tacy niezbyt przyjemni. Tu otworzymy skrzynię i... O, mamy kolejną umiejętność. Ja pierdzielę. Ball Strike. Musiał przeczytać, co to jest. Nie chcę ich wypychać poza to może, więc podejdziemy najprawdopodobniej tu i z tamtej strony będziemy ich bić. Wypadną z nich te muszle i... O, perła! Jeee, perła! Dobra, niech będzie, że tu go ubijemy. Może też jakoś nie wypadnie to gdzieś za daleko. O, jest, wypadł akurat w tamtą stronę. To się nazywał Ivan, a ten jest Lover... Lavern? Chyba. Dobra, to muszę też bym chciał. Okej. Okay. Całkiem przyjemnie. 50 golda. Jeszcze posprzedajemy tą perłę. Nie wiem, ile perła może dużo kosztować, naprawdę. Przydałoby się wrócić do jakiegoś miasta i to sprzedać. Do tego pierwszego musimy, bo tutaj nie będzie gdzieś sprzedać tego najprawdopodobniej. Ale jest całkiem fajnie, całkiem na pewno. Mi się to podoba. Mnie się to podoba. Ty jeszcze nie masz poziomu. Jeszcze długo. Ale ty masz TP, okej. Okay. Aha, poza tym mamy to takie śmieszne coś. Pyk. Tu się morale dodaje, dobra. Tribal Meat. To zrobimy to w tym, bo to chyba dodaje na stałe Vitala. Ona tak do... O, zajebiście, stunujemy. Nauczymy cię. Dobra. Mamy stuna teraz. Uderzamy, koleś sobie w miejscu się nie rusza. Zajebiście. No, przy okazji podniesiemy jemu morale. Dodamy swojemu bohaterowi... bo właśnie tego z witalnością to mięso... jakieś tam dziwne. To jest chyba... O, tutaj są piraci Danger 2, więc tu już dziękujemy na razie. Wracamy na wyspę. W ogóle widziałem też filmiki z tymi legendarnymi, wiecie, przeciwnikami, o. To oni są tam po prostu tacy duzi i to jest duży statek, który nawet czasami nie ma dział, tylko po prostu tam jest kilku piratów, nawet nie jest ich tak dużo. Więc myślę, że tak około 8-osobowa grupa powinna sobie poradzić. Aha, jeszcze dostałem Spira. Dobra. A, poza tym mogę zmienić tamtą broń też, bo ja mam to taką troszkę ulepszoną. Tak. A to są fajnie. Tak ładnie wyglądają. Aż mi się Q-board Zaraz. Chwila. Fishing, cooking. On już jest nauczony. O, jak dobrze. Świetnie. To wystarczy teraz, że mu znajdziemy jakąś wędkę. Ja myślałem, bo chciałem już kupować. Dobrze, że sprawdziłem teraz, bo bym kupił drugi raz i musiałbym nauczyć kogoś jeszcze. No to by w sumie też nie był taki zły pomysł, wtedy miałbym dwa razy więcej tego, chociaż już widzę, na ten statek na pewno by mi się nie zmieściło to po jakimś czasie. Czasami na przykład przychodzę na wyspę, nie? Na jakieś tam miasto, a oni sobie tu stoją w tym i wędkują tutaj. I właśnie dosyć ciężko wtedy jest jakkolwiek... O, jest ten koleś. O kurde. 300 życia? No nie wiem. Zobaczymy zaraz. Zapisała mi się gra, więc moglibyśmy go ciapnąć. No niech mi się morale odnowią też. Poczekamy chwilę. On też sobie zje tu coś chyba. Dobra, jak mu się odnowią morale, to pójdziemy. Nie widzę go. Dobra. Nie jest szczęśliwy. Prawdopodobnie. I to się klika atak. Chodź tu, ziomek. No.
No czemu nie mogę go zaatakować? O. Działa. Za dużo to ja mu nie robię, ale może jakoś się uda. On strzela w ogóle do mnie. Fucking fagot. Dobra, jakoś może uzdrowimy swoich jakby co. Nie wiem czy mi się uda szczerze, ale już tam 80 HP zjechaliśmy. We dwóch jesteśmy. Mój bohater przytankuje jakoś. Dobra, moja załoga. To masz 50 HP już, znaczy 50%. Dobra, wystarczy na razie. Mięso kraba akurat nam pomoże wystarczająco, no to. Nie klikam tu nic, żeby nigdzie przypadkiem kogoś nie zaatakować jeszcze. I trzeba przeciągnąć, zauważyłem, bo... Aha, okej. Dobra, mój drugi typ już też przymiera. Idealnie, całe HP. No, zabicie go, panowie. Dacie radę. Tak myślę przynajmniej. Tam jeszcze mamy banany chyba, też podnoszą 15 HP. Całkiem spoko. Au, te strzały bolą. No ale zabijajcie go szybciej. Ty stunujesz teraz. Weź go zestunuj. Au. Ile masz HP? 85. Będziemy musieli wrócić na tą wyspę potem. No, dobijajcie go już. Chwilę, bo martwię się jednak. Wiem, żeby przeżył pewnie, ale... Dobra, nie ma problemu, teraz... Ten jakoś się odnowi. Już go mają. Uff! No, brawo. Rapier dostaliśmy. Okej, teraz sprzedamy tu trochę. Tribal Meat, Tobacco Leaves. Uo, perła za stówkę. Spoko. I mamy golda już sporo. Przy okazji coś mogę kupić. Czy mogę coś kupić potrzebnego? Raczej nie. Na razie mi nie jest to potrzebne. Dobra, to pójdziemy teraz sobie kupimy troszkę jedzenia jeszcze. Ty się musi iść tu. Niech będzie, że tak. Tamto mi na razie niepotrzebne, więc sprzedam, żeby mieć jakiegoś golda. Może byśmy sobie kogoś wynajęli? Zobaczę, jak tu będzie. I tak, tu mamy 10 o 14 za 90, a tu 16 za 140. Tu też. Tak myślę. Czy mnie kupić tego za 14, bo on jest tańszy o wiele. Od tych za 100... No, kupimy tego. Dobra. Mamy jeszcze trochę golda. Aha, czekajcie, bo jeszcze tu ty wróć, żebym nie miał morale. I moja załoga. No, piąty poziom nie jest źle. Jest Tribal Meat. Tak, dostał jednego Vitala, obniżyło mu morale, więc tutaj chwilę poczekamy. Jak tam z brońmi u mnie jest? Rapier. Bo to jest to, co wypadło z niego, to jest słabszy atak, speed ma wiele. Knockback ma 3, knockback, przepraszam, 3. Zasięg mniejszy. To damy temu nowemu panu. No, oczywiście, bo on ma to. Na pewno. Dobra, na razie nie mamy nic. Poczekam, aż mojemu kapitanowi wzrosną morale. Dobra, możemy iść. Czemu ty masz mało HP? No bo ty byłeś ze mną wcześniej. To jest ten nowy, tak? Nie tak źle. Widzicie, oni się nie różnią tak bardzo znowu. Dobra, zaraz już wam postawię, bo przecież umrę. Food. Mamy jeden ramen. Na 5 razy wystarczy, więc myślę, że ten się naje. Ten na razie nie potrzebuje jedzenia. No jedz. Dobra. World map. Płyniemy tu oddać questa, zobaczymy ile golda dostaniemy. I tak, moja załoga, jeszcze chwileczkę, bo... Mam tutaj punkciki, na razie nic nie potrzebuję, mogę sobie wydać na przykład w siłę.
i jednego w Agility, bo to też jest spoko. Chorki. Ty masz dużo siły, ale jeszcze troszkę życia i to może ci damy, dobra. I James na razie nie ma żadnego punktu. Szkoda, bo wiem, że wcześniej jak się zaczynało, to oni dostawali od razu jakieś punkty. Odejdź tu na chwilę. No dobra, jeszcze jest ramen. Tobie ma się życie odnowić. Ziomek, słyszysz? Bo mi się nie chce go to wydawać. Tak, i butelka rumu. No właśnie, jak mówiłem, jak już będziemy mieli tych rybek dużo, to wtedy po prostu ktoś... Znaczy, no będą musiał chodzić kupować rum i nie będziemy musieli wracać do miasta w ogóle. Dobra. Przychodzimy tutaj, bo zabiliśmy typa. Jest dobrze. Golda też mamy nawet całkiem spoko. No, zbieramy sobie więcej i będziemy po prostu kupować jedzenie co jakiś czas. Tam chciałbym wyruszyć na tych piratów 2, bo tam w trójkę już tam radę raczej. Chociaż nie wiem jak z tymi levelami teraz będzie, bo... Dobra. Claim reward. 74 golda. O. I nie wiem co to jest to renown. Ileś tam punktów tego dostałem. Nieważne. Ale gold się liczy. Szacunek ludzi uliczy. Czy. No, panie kapitanie. I teraz tak. Spacja. Mapy ja. Dobra, polecimy jeszcze na tą wyspę, bo tam wiem, że dalej byli piraci. A przy okazji odkryjemy, ile tu jest tych piratów i tak dalej. Znaczy piratów, nie wiadomo, co tam będzie na tej wyspie. O, właśnie o to mi chodzi. Oni tak nucą sobie czasami. I wtedy ta muzyczka, jak gra, to im się morale podnoszą troszkę. Zajebiście, jak oni później ich jest kilka, to... Tak wiecie, jakby na instrumentach grali w ogóle. O, złota skrzynia, to... Poskąpię sobie o nią. Ile to masz? 45, ja myślałem, że ma 140. Tylko żeby mnie nie wypchnął śmieć. Czemu ty wróciłeś? Co za typ? No wracaj tu. No zdezerterował, nie ma tak łatwo. Szkoda, że oni golda nie zbierają za mnie też. No zbierz już. Andrzejku. Podejdziemy do ogniska, to nie wiem, nie pamiętam co to robiło. Ognisko, pewnie morale podnosi albo coś takiego. Tak. A tylko nasze bodajże. Ile ulepszaczy. Ogólnie itemów też sporo. Będzie można je sprzedać, jeśli się nie przydadzą. Ciebie zabijemy, może coś tam zawsze z ekspa dostanę. Albo nie. Wy go zabijcie. Któryś z was, bo wtedy wy dostaniecie ekspa. Ja mam 7 poziom, to tak nie potrzebuję bardzo. Brawo. Już wiem jak to trzeba robić, żeby oni atakowali też. Mogę, o. Tak kliknąć, nie muszą być wtedy, oni wtedy wszyscy przejdą, nie muszą być zaznaczeni tutaj. Całkiem spoczko. 197 golda. Czyli zarobiliśmy troszkę, może nawet powiem się o rozbudowie statku dalej. Tutaj bym dobudował tak. Tu jeszcze jedno i wtedy pięterko takie bym zrobił na dwa wysokości. Mapa. Płyniemy najpierw do tych, albo, no w sumie tutaj mogę płynąć do tych piratów. Wszyscy są, spoczko. Teraz przejrzymy te itemki, które nam wypadły. Tak, mamy, że jednego golda zawsze więcej zdobywamy i Critical Strike Chance. On nie ma nic, więc mogę mu dać to, bo tego to i tak musiałbym ja to ubrać, a ja mam to. Czyli to jest lepsze dla mnie. Plus mogę ulepszyć broń. Czy ja chcę ulepszać tą, czy swoją? Jakąś swoją bym ulepszył. Czemu mam ulepszać ich broń? O, chyba tylko... A nie. Raz tylko nie zaskoczyło, więc spoko. Nie, dobrze jest, dobrze. Żadnej broni... Dobra, trudno. Resztę sprzedamy. Będzie zawsze goldu więcej. I mamy już jedzonka, to tak będzie trzeba kupować teraz za 2 rameny, to wystarczy na pewno na 3 osoby. Zaraz, 2 rameny to jest 100 golda, troszkę dużo, ale teraz jak znajdziemy jakichś piratów, zabijemy ich, to wysadzimy ich statek. Będzie 50 golda, więc już jest na jeden ramen, a to jest 5 posiłków, więc ile ich tam jest? 4 czy 3?
Na razie czekamy, niech oni wejdą do nas na statek. I zaraz napierdzielać, panowie. Tylko żeby nas nie wypchnęli, to jest najważniejsze. A nie powinni, bo to jest ściana właśnie. Oj, panowie, bo tam ktoś... Jak to wygląda z moją załogą? Ty masz bardzo mało życia. Dobra, zawsze to więcej. Oj, wyskoczyło mi to, dobra. Oj, zginie. Dobra, to nie. Na takie jeszcze się nie porywamy. Wrócimy do miasta, popłyniemy na jakąś wyspę, zobaczymy, czy tam będzie jakaś jedynkowa. Dobra, spacja. World map. Tam popłyniemy. I z tamtej wyspy zobaczymy, czy będą jacyś. Bo to zależy, wiecie, od początkowego tego miasta, w którym zaczęliśmy. Im dalej, tym gorsi są trudniejsi, wiecie, przeciwnicy. Na przykład gdzieś tam znalazłem jakąś dynastię. Nie wiem, co to jest, jeszcze nie atakowałem tego, bo się bałem szczerze, że stracę coś tam, a daleko bym płynął po prostu. Ale muszę, że to zrobię, bo... Oj, kurczę, już 20 parę minut. No to załatwimy tam jakichś piratów. No i kończymy. Mam nadzieję, że znajdę tam jakiś w ogóle. Którzy są godni zabicia. Idź stąd, sraku. Zbierz to. No. Zamiast wywalić tam, wyrzucie nas tam drugi koniec statku. Tam to znikło, nie wiem jakim sposobem. W ogóle ma taką moc w kopie, że gówno się rozpada w nicość. Atomy rozpieprza po prostu i rozpływają się. Atomowy gunwo. Tak patrzę na ten statek, to nawet trochę. Dobra. World map. Czemu... Do jakiegoś miasta muszę płynąć. No kurczę, przedłuża mi to jeszcze bardziej. Dobra, zawsze będziemy mieli więcej miasta, to jest... O, fast learner nam wzrosło. Trzeba będzie kupić temu ziomkowi szybsze nauczanie się. Oj, skupciał się. Oj, oni mają już niskie morale. Oby tu była karczma, to tak szybko wstąpią. Wstąpcie szybko, szybko. Do karczmy już. Nie ma karczmy. To jest kolejne zadanie. Oj, tu są zuwie. Tu są zuwie, to zabijemy zuwie. Dobra, to tu sobie jednak skończymy. W następnym odcinku już pójdziemy na piratów. Oj, no zaatakujcie go. Brawo. Zabić żeś go do cholery! Jakby miały być jakieś bunty, to może tam wykopiemy ich. Dobra, to jest misja. Misja zawsze spoko. I to jakby wypadła mi perła, to uuu. Panie i panowie. Columbus Gnecco. Jan, byliśmy na tej wyspie już. Oni są głodni wszyscy? O Boże, czemu? No zabijcie go. Aha, spoko. Dzięki za pomoc, panowie. Dobra, sprawdzimy, co to jest do kupienia. A coś do sprzedania też, nie? Broni, bo może będziemy mieli wędkę. A wtedy z wędką już jesteśmy zajebiści. A papa. Jest wędka. Tylko, że jest troszkę za droga. A to jest jeszcze do walczenia. O, flail. To jest dobre, słyszałem. Dobra, to pójdziemy do niego, sprzedamy to i kupimy wędkę. O Boże, czekajcie. O, tu są te. Tu można kupić te, które się znajduje później. Więc nie będę ich kupował na pewno, bo można znaleźć to po co. Doktor Arła. Arła. To jest spoko, to bym sobie kupił później. Bo wtedy się leczą bardzo szybko, kiedy pływają. O, i to jest zajebiste. Can evade attacks. To nie wiem dokładnie, co to znaczy. Dobra, Greenstone, rozery. Rozery sprzedamy, Luther's Cup, Oyster Shell. Pójdziemy kupić to szybko, tylko żeby oni te morale jakoś ogarnęli, to by było dobrze. Dobra. Zaraz, czy ja mogę sprzedać jeszcze coś takiego w miarę taniego? Nie, tego na pewno nie. A u ciebie, czy mogę sprzedać coś taniego? Jednego Greenstone'a sprzedamy.
I kupimy tak. Doktor Aura i Ship Plunder. I nauczymy to od razu naszego typa, jeśli ma jakiś TP i nie ma. Dobra. Nie, 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 ty, nie, ty. Ty dostajesz wędkę. Przekazać ci ją ulepszymy. No, spoko, nie będzie. Zaraz. Nie mogę im zapłacić. Oni mają po tyle samo. Tyle samo tego. Dobra, no to. Powiedzmy, że na karczmę jeszcze dopłynę. A, nie zaznaczyłem piratów, dlatego. O, słyszeliście, jak on już łowił. Ziomuś, chodź na statek. Dobra, world map. O, już następni tacy. Niezbyt przyjaźni. Oby nie było buntu. Bo to by było smutne. Gdzie jest drugi pan? Jest. Dobra, komuś wzrósł level. Orkiemu. Mogę podnieść tylko 100 morali jednemu kolesiowi. Może byście zaczęli śpiewać? On tu łowi. Może jak ktoś złowi, to nie zjedzą coś przynajmniej, wiadomo. O Jezu. Fish. Ship setup. Food. Jest jedna rybka. On ją może ugotować teraz i będziemy mieli co jeść. Widzicie, on to teraz gotuje. Całkiem spoczko. Tylko czemu jesz kurczak ty? Daj im, oni mają mniej głodu. Dobra, niech złowi następną. Troszkę dłuższy odcinek, ale chyba wam nie przeszkadza to. Okej, kurczak jest teraz na levelu 8. Gra zapisana, szybko zapierdzielać do tego. Jaki tu fajny pirat w ogóle. Taki dziwny Maryj. Jeszcze przy okazji nauczymy kurczaka tych dwóch rzeczy, które tam obiecałem. Jeśli, nie mam już pieniędzy, tak? Bo kupiłem wędkę. Combat Fishing Rod. Fajna, fajna. Dobra, wy to sobie włączcie. You Crew. I ty. Ty masz dwa. O, idealnie. Leczenie. To. Spoczko. Jak to inni wyglądają? Ciebie coś muszę uczyć? To ci dam witalność. Dobra. I wielkie dzięki za oglądanie. Ja jestem Kurczak. To było Pixel Payras i mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, to nie zapomnijcie tam zostawić łapki, bo żebrę o to i wtedy mi siusiak rośnie. Ahoj, kamraci.